Cześć, witajcie, jestem Marcin. Dzisiaj zapraszam Was na kolejną recenzję sprzętu firmy Asus. Tym razem będzie to myszka z serii ROG, czyli Republic of Gamers. Myszka nazywa się Sika. Co warto wiedzieć, jest to uniwersalnie profilowany model, nie posiadający o dziwo żadnych bocznych przycisków. Z uwaga, wymiennymi przełącznikami możemy tą myszkę w bardzo łatwy sposób otworzyć, rozkręcić, wyjąć przełączniki, zastąpić innymi. Jesteście ciekawi, dowiecie się wszystkiego z tej recenzji, natomiast ceny tej myszki i innych sprzętów z serii ROG Republic of Gamers sprawdzicie sobie w opisie filmu. Zaczynamy! Dobra, przed nami myszka Asus Sika. Na początek zważyliśmy zawodnika, jak widzicie jest to 86 gram, więc myszka z kategorii super lekkich. Jeśli chodzi o samą myszkę, mam tutaj sensor optyczny, jest to sensor produkcji firmy PixArt. Jak widzieliście przed chwilą, waga tej myszki 86 gram. Po raz kolejny Asus niestety myli się na stronie, ponieważ tam podaje 117, jak dobrze pamiętam. Więc też waga w tym przypadku jest zawyżona, jak w przypadku słuchawek Strix 2.0 była zaniżona. Jak to myszka dla gracza, mamy tutaj próbkowanie na poziomie 1000 Hz, czyli 1 milisekunda reakcji, przyspieszenie 30G oraz 130 IPS-ów, więc parametry teoretycznie przyzwoite. 5000 dpi, no chociażby dla graczy takich gier jak Counter-Strike Global Offensive czy League of Legends, to jest i tak za dużo. Ale dobrze, lepiej mieć za dużo niż za mało, ważne, że jest tutaj precyzyjny sensor optyczny. Myszka posiada wbudowaną pamięć oraz oprogramowanie Asus Armory. Zobaczycie je za chwilkę sobie. Co jest ciekawe, ta myszka posiada dwa niezależne systemy przełączników i te przełączniki możemy sobie łatwo wymienić. Zobaczycie to też w dalszej części recenzji. Co do myszki, jak widzicie, jest to niewielka myszka, nie posiada żadnych profilowań i o dziwo też nie posiada żadnych przycisków bocznych. Tak więc dla niektórych graczy może być to mankament. Nie mamy też żadnego przycisku do zmiany DPI. Rolka oczywiście działa standardowo, skokowo, tak z oporem. Ja akurat takie działanie lubię. Działa jako przycisk, a przyciski prawy i lewy są dość małe i na tych przełącznikach reagują tak dość neutralnie. Natomiast klik jest, jak słyszycie, w miarę głośny. Mamy czerwone ozdobniki, mamy też podświetlenie, za chwilkę to zobaczycie. I po bokach mamy tutaj takie elementy, są to jakieś wzory majów. Natomiast nie wpływa to za bardzo na przyczepienie dłoni do tej myszki. Niestety mamy dość gładkie tworzywo, tak samo góra jest w miarę gładka. Element błyszczący mamy tutaj i kabelek zakotwiczony tak w takiej dość sztywnej tutaj gumowej obudowie. I kabel niestety jest bez oplotu, a zakończony jest pozłatanym wtykiem USB. Oczywiście logo Republic of Gamers na wtyku musi być. Od spodu dość dobre ślizgacze, tutaj duży, tu dwa mniejsze i sensor optyczny. A tutaj mamy zaślepki, już Wam pokazuję, co się z tym robi. Ok, śrubeczek się pozbyłem, więc teraz pora otworzyć tą myszkę. Zobaczcie, góra nam schodzi i widzimy wnętrze. Widzimy samą rolkę. Mamy tutaj mikroprocesor tej myszki i przełączniki, jak widzicie. I teraz, żeby wyjąć te przełączniki, wystarczy tylko chwycić i taki przełącznik mamy. Szkoda, że w zestawie nie ma żadnych wymiennych. Można byłoby je sobie od razu podmienić i zobaczyć, czy jest jakaś różnica w odczuciu. Więc zakładając, że takie przełączniki mamy wymienne, to możemy sobie bez problemu tutaj zmienić odczucie kliku w tych przyciskach myszki. A standardowo mamy takie właśnie przełączniki. A teraz pora na obiecane podświetlenie myszki. Jak widzicie, świeci nam się logo Republic of Gamers i mamy w tej chwili taki tryb pulsacyjny, oddychanie tego podświetlenia. No cóż, jak gramy po ciemku, fajnie to wygląda, natomiast jest to jedyny podświetlany element tej myszki.
zajęły już. Если я авик возьму, то упадешь. A oto panel sterowania myszki Asus Zika. Pierwsza zakładka Buttons pozwala skonfigurować wszelkie funkcje dla pięciu przycisków, czyli lewego, prawego, przełączenia rolki do przodu, do tyłu oraz kliku rolki. Mamy do wyboru kilka zestawów funkcji, w tym także nagrane przez nas makra. W zakładce Performance możemy ustawić wartość DPI. Jak widzicie, może być to tylko jedna wartość na jednym profilu. Bardzo ciekawą funkcją jednak moim zdaniem dla graczy zaawansowanych jest ustawienie przyspieszenia oraz spowolnienia. Czyli tym suwaczkiem ustawiamy sobie płynność ruchu myszki. Jak ten ruch rozpoczynamy oraz jak kończymy. No i sekcja z podświetleniem. Oddychające, stałe, wyłączone oraz jasność tego podświetlenia. Jeśli chodzi o testy syntetyczne, z częstotliwością próbkowania nie było problemów. Myszka osiągała wartość 1000 Hz. Także testy na dokładność wykazały skuteczność sensora na poziomie powyżej 97%. Testy w pęcie również wypadły bardzo pozytywnie. Sensor zachowywał się bardzo dobrze, nie gubił pikseli, a przy wszystkich testowanych rozdzielczościach odbywało się to bez interpolacji, czyli rozdzielczość faktycznie zapewniał sensor myszki. Tak więc pod względem jakości sensora myszka wypada naprawdę bardzo dobrze. Dobrze moi drodzy, pora podsumować testy tego gryzonia. I powiem wam, że niestety ode mnie myszka Asus Republic of Gamers Zika nie dostanie najwyższej oceny, nie dostanie nawet wysokiej oceny, ponieważ w testach wypadła średnio i generalnie uważam tą myszkę za troszeczkę nieopłacalną w tej cenie. Musimy za nią zapłacić ponad 200 zł, a jak wiecie, w tej cenie mamy naprawdę dużo świetnych myszek. Poczynając od takich szczegółów, że kabel mamy bez oplotu, nie mamy żadnych bocznych przycisków i sam kształt myszki nie do końca też trafił w moje gusta. Jest to myszka przeznaczona dla chwytów typu fingertip grip oraz ewentualnie claw gripa. Ja gram generalnie palm gripem, jeśli są małe myszki to claw gripem, natomiast w tym modelu nie do końca mi to pasowało, także nie do końca ta myszka dobrze trzymała się w mojej dłoni. Brak tutaj większych elementów antypościskowych, to też jest niestety minusem. Kolejna rzecz, mamy dostęp do przełączników, możemy je sobie wyjąć, ale co dalej? Niestety nie mam jeszcze żadnych informacji na temat tego,
gdzie można dokupić przełączniki, jakie pasują, ile kosztują. Informacja jest taka, że możemy sobie wymienić na przykład przełączniki na reagujące bardziej twardo, czyli sobie zmienić odczucie tego kliku. Taka już rzecz raczej dla profesjonalnych graczy. Nie wiem, czy taki casualowy gracz byłby w stanie rozróżnić twardość kliknięcia przycisku, więc nie wiem po prostu, czy takiemu przeciętnemu użytkownikowi taka opcja się przyda. Poza tym sama myszka dość droga, a jeszcze za przełączniki pewnie też trzeba będzie odpowiednio zapłacić. No i przede wszystkim producent mógł dać w zestawie jakiś wymienny zestaw przełączników. Tutaj na przykład mamy, powiedzmy, bardziej miękkie, dać też bardziej twarde, żeby gracz mógł sam sobie przetestować, czy w ogóle chce się bawić w takie wymiany przełączników. No to mogę pochwalić myszkę, na pewno dobry, precyzyjny sensor optyczny. Jak dobrze pamiętam, jest to PixArt 3310, czyli jeden z najlepszych sensorów optycznych, najdokładniejszych, najbardziej cenionych po prostu przez graczy. No i plusem też są dość dobre ślizgacze, dobrej jakości. Poza tym sama myszka w sobie może i wygląda i fajnie. Generalnie produkty z serii Republic of Gamers zawsze przyciągają atrakcyjnym wyglądem. Natomiast też co do Asusa i co do takiej kwoty spodziewałbym się troszeczkę lepszych materiałów. No wszystko jest przyzwoite, jest ładne, ale niestety nie zachwyca. Tak więc Sika do grona moich ulubionych myszek niestety nie trafia. I jeśli komuś mógłbym ją polecić, to jedynie graczom, którzy szukają myszki niewielkiej, bez profilowania, bez żadnych dodatkowych przycisków, ponieważ ta myszka nie ma nic poza lewym, prawym i rolką. Tak więc jeśli używacie fingertip gripa, ewentualnie claw, wtedy można się taką myszką pobawić. Natomiast tak jak powiedziałem, w tej cenie mamy dużą konkurencję i myślę, że jest kilka modeli, które spokojnie tą myszkę przewyższają. Tak więc końcową ocenę zostawiam Wam. Za chwilkę zobaczycie jeszcze planszę z plusami i minusami tej myszki i oceną. No cóż, w sumie pierwsza moja myszka od Asusa. Wynik testów nie jest jakiś zachwycający, ale nie będę się tym zrażał. Być może coś jeszcze będzie fajnego do przetestowania od tej firmy. Dlatego szukajcie kolejnych recenzji na moim kanale za jakiś czas. Pamiętajcie, że ceny tego modelu oraz innych produktów serii Republic of Gamers sprawdzicie sobie w opisie filmu, nie musicie grzebać po internecie, wystarczy sobie tam spojrzeć. Jeśli ten film Wam się przydał, podobał, polecajcie kanał znajomym, subskrybujcie, wchodźcie też na mojego Facebooka. A ja w tym momencie dziękuję Wam już bardzo serdecznie za obejrzenie kolejnej mojej recenzji. Pozdrawiam Was, cześć!